Cześć, z tej strony Esgorot i witam was na moim nowym serwerze, a konkretnie na filmiku z tego serwera. Jest to serwer postawiony na 1.8, wciąż na jednak pre-release, jak widać w lewym górnym rogu. Wygląda on mniej więcej tak, na pewno już oglądaliście sporo takich filmów z tym, jak wygląda Minecraft po aktualizacji tej wstępnej 1.8, więc tak właśnie wygląda. Nie będę się tu już zajmował tym, co się zmieniło, co się nie zmieniło, już na pewno zainteresowane osoby wiedzą, poczytały co nieco na Wikipedii, znaczy na Minecraft Wiki. Troszkę sobie tutaj pochodzimy, pokażę wam. Jak widać, nie chodzi to aż tak cudownie płynnie, jak powinno chodzić. Są jednak takie minimalne ścinki. Niestety nie pobiegam tutaj, bo zaraz umrę z braku jedzenia. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Zaraz może coś upoluję. Widzicie, trochę tutaj dokucza ten brak jedzenia, bo nie można ani sprintować, a później co chwilę się otrzymuje obrażenia. O, ktoś sobie ściął drzewko. Dobra, o kurde. Ale kąpiel zbiorowa. No dobra, to ja tutaj już obrywam, więc najwyżej sobie zginę. Co do graczy na tym serwerze. Zapraszam tutaj tylko moich znajomych i też nie wszystkich, ponieważ gdybym tak zaprosił 30 osób, to skończyłoby się tym, że serwer by się zlagował totalnie. A chcemy jednak trochę na nim pograć. Nie wiem, czy będę coś tutaj kręcił. Raczej myślałem o tym, żeby postawić ten serwer właśnie dla znajomych, żeby oni sobie mogli pograć, jeśli chcą. Ja tutaj na pewno będę wpadał, na pewno będę też grał na 1.8, bo bardzo fajnie się gra. Już trochę sobie wczoraj pograłem ze znajomymi. Naprawdę zupełnie inna jakość Minecrafta. Ojejku. Szukam jakiejś jaskini fajnej, żeby wam pokazać, ale na razie tylko takie rzeki tutaj mogę wam zaprezentować. Niestety też nie mam too many items, żeby sobie żarcie przywołać. Co mnie trochę boli. O, jak płynnie zaczęło chodzić, zobaczcie. Zajebiście jest. O, super. Prawdopodobnie dlatego, że jestem teraz jedyny na serwerze. Oho, coś się skraszowało. No właśnie, i to jest taki typowy błąd związany właśnie z tym, że jeszcze nie wyszła ta główna wersja 1.8. Po prostu serwer co jakiś czas pada, trzeba go na nowo stawiać. No dobra, to ja kończę ten odcinek. To był tylko taki krótki wstępniak do pokazania wam, jak to wygląda na multi 1.8. I ja już wam was pozdrawiam i zachęcam do oczekiwania na pełną wersję update'a 1.8. Bo niestety z takim demo, jak widać, są problemy out of memory. Okej, na razie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.